Dzisiaj zrobimy bułeczki a la pizza. W środku jest nadzienie z papryki, pieczarek, szynki i żółtego sera. Musicie tego spróbować. Wyglądają naprawdę bardzo apetycznie, jak dynie. A robi się je naprawdę prosto. Mleko podgrzałem, ale tak, żeby było letnie. Nie może być za gorące. W miseczce rozrabiam drożdże z łyżeczką cukru. Wlewam część mleka. Wszystko dokładnie mieszam. Mąkę, sól i przyprawy wsypuję do misy robota. Czerwona papryka. Kolor ciasta będzie bardzo ładny. I czosnek granulowany. Spowoduje to, że ciasto już od razu będzie przyprawione. Pół łyżeczki czosnku granulowanego. I myślę, że łyżeczka papryki czerwonej też wystarczy. Dodaję do nich mleko wymieszane z drożdżami i cukrem. Dodaję żółtko. Całość wyrabiam na gładkie ciasto. Na końcu dodaję trochę oliwy. Takie 4-5 łyżek. A jaki ma ładny dyniowy kolor. Ale słuchajcie, nie. Dzisiaj nie będzie smaku dyniowego. Jeżeli chcecie zrobić coś z dynią, to dzisiaj zapraszam Was do Kingi. Kinga robiła pyszne ciasto dyniowe. Pokroję teraz szalotkę w bardzo drobną kostkę i podsmażę ją na oliwie. W tym czasie pokroję pieczarki też w drobniutką kostkę i dodaję pieczarki na patelnię do cebulki. Zdejmuję z patelni. Czerwoną paprykę kroję w bardzo drobną kostkę i dodaję do podsmażonych składników. Czego nam brakuje? Brakuje nam jeszcze najważniejszych składników. Ja do moich bułeczek dzisiaj jeszcze wykorzystam szynkę, ser twardy tarty i ser mozzarella. Zacznę od sera mozzarella. Mozzarellę kroję w drobniutką kostkę, tak jak paprykę. Również dodaję do miseczki. Szynkę też kroję w kostkę. Dodaję szynkę do miseczki. Na koniec dodam tarty ser dojrzewający. Doprawiam czosnkiem i czerwoną papryką. Wszystko dokładnie mieszam. Dodaję odrobinę bulionu warzywnego, tak aby farsz mi się bardziej kleił. Mamy gotowe nadzienie. Odstawiam. Ciasto rośnie. My w międzyczasie sobie przygotujemy jeszcze bardzo ważny element, bo chcemy, żeby te nasze bułeczki były w kształcie dyni. Sznureczek na jedną bułeczkę. Potrzebuję 4 takie sznureczki. O, dobra, mam 4. Tej samej długości albo bardzo zbliżone. Łapię w połowie i najzwyklej na jeden supełek zawiązuję. Potrzebujemy coś takiego. 4 tu i 4 u góry. Wrzucimy sobie te nasze sznureczki do miseczki z oliwą, z oliwek. Niech one sobie tutaj ładnie leżą. Wyrośnięte ciasto krótko zagniatam. Dzielę je na 8 części i z każdego kawałeczka formuję kulkę, tak jak pączki. Teraz każdą kulkę rozgniatam w dłoniach, aby powstały koła i na środek każdego koła wykładam 1-2 łyżki farszu. Ciasto dokładnie sklejam, aby ponownie powstały kuleczki. Bułeczki gotowe. Przykryję je ściereczką. Odstawię w ciepłe miejsce. Niech troszeczkę podrosną i będziemy za chwileczkę robić tak, żeby wyszła nam z bułeczki dynia. Słuchajcie, już troszeczkę nasze bułeczki podrosły. Każdą bułeczkę układam sobie na pętelkach. Sznurki podciągam do góry, tak aby delikatnie przykleiły się do ciasta. Pamiętajcie o tym, że one jeszcze cały czas będą rosły. Dlatego zostawimy
trochę luzu. I teraz wiążę pętelkę, ściskam delikatnie i obcinam sznurek, który jest za długi. Blachę przykrywam ściereczką, żeby moje dynie jeszcze troszeczkę podrosły. Bułeczki smaruję białkiem, piekę przez 18-20 minut w temperaturze 180 stopni. Zapachy zupełnie inne niż zawsze u mnie w kuchni. Zobaczcie, nie wiem jak wam, ale mi ta bułeczka naprawdę bardzo przypomina dynię. Jestem pewien, że ten przepis musi wylądować na playliście z przepisami na Halloween, a jest ich tam naprawdę bardzo dużo. Jeszcze tylko trochę ziół. Jak się podobało? Wiecie, co macie robić. Łapki w górę, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami i do zobaczenia następnym razem. Cześć!